Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Życie na wsi, Roblox, kolejny odcinek. Jak widzicie, dzisiaj wróciliśmy do naszej roboty. A tutaj mieliśmy malutką przerwę. Obserwowaliśmy życie świnek morskich, gwinejskich. Zachęcam serdecznie, jeżeli nie widzieliście tego odcinka, do badania. A tymczasem lecimy sobie, słuchajcie, dalej z życiem na wsi w Robloxie. Dzisiaj wróciliśmy, tak mówię, do roboty. Celem naszym na dzisiaj będzie tutaj dalsza właśnie praca oraz, słuchajcie, wykonywanie kolejnych questów. Jak widzicie, questem naszym kolejnym. O, mamy tutaj, ej, owocek. Owocek, on jest zgarnął koleś. Zgarnął koleś z traktorkiem nam owocek, to nieźle. Oraz naszym tutaj właśnie kolejnym celem będzie wykonywanie, tak jak wspomniałem, questów. Naszym questem jest zebranie 50 tutaj zboża właśnie spod czerwonego domku. Przydałby nam się cały czas lepszy backpack, tak sądzę, bo na tym jest naprawdę bieda. Za chwilę zobaczę generalnie, ile kosztuje nowy backpack. Żabę elegancką. Dobra, sprzedałem co sprzedałem. Mamy tutaj 50 do zebrania, mamy 10. Myślę, że też niedługo nam się uda wreszcie odblokować nową krainę. Jak widzicie, tutaj coraz mniej nam brakuje, te liczby tutaj cały czas spadają sukcesywnie. Więc niedługo odblokujemy nowe krainy w naszym życiu na wsi. Do tej nam jeszcze daleko, ale do tej, którą widzieliście przed chwilą, brakuje już nam naprawdę niewiele. Myślę, że będzie takim jakby kluczowym dla nas moment, kiedy sobie zakupimy lepszy backpack. Jak teraz sobie właśnie zobaczę, ile kosztuje taki lepszy backpack. Mamy tutaj 250. O, taki to by nam się przydał i to ewidentnie. Ewidentnie by się nam taki przydał. Dobra, no to co, lecimy sobie z kolejnym tutaj wykonywaniem naszych questów. Z kolejnym, można powiedzieć, z kolejną porcją tutaj Boża. Tą kosą, którą sobie kupiliśmy podczas naszych ostatnich prac, naprawdę idzie nam nieźle. Sobie teraz to sprzedam. Więc zarobiliśmy plus 10 cashu. Spoczy. Jak tutaj ten ze złej strony kosze. No nic, nieważne. Zarobimy sobie po prostu kolejną kasiorkę. Fajnie byłoby właśnie na tym odcinku zabrać na ten lepszy backpack. 25 to już jest naprawdę niezła suma. Na kolejnym odcinku już z naszej pracy tutaj na wsi myślę, że też pokuszę się o zobaczenie kodów twitterowych. Nie ukrywam, że miałem to zrobić na ten odcinek, ale tak troszeczkę z doskoku wróciliśmy na naszą wieś i za bardzo nie miałem kiedy tego zrobić. Ale obiecuję, że podczas naszych kolejnych zmagań właśnie to zrobimy. Dobra, plus 10 cashu, spoko. Jak najbardziej tutaj propsuję takie rozwiązanie. I co? I zbieramy sobie dalej nasze tutaj nasze zboże. Właściwie powinno być życie rolnika, niż życie na wsi, tak mi się wydaje. No my tutaj cały czas jakieś prace robimy. Już zebraliśmy swoją drogą. Możemy iść i oddać questa. Dostaliśmy plus 25 cash i plus 1 token. W ogóle mam wrażenie, że okej, bardzo prosta sprawa. Musimy zmienić backpack na słabszy, dobrze ja rozumiem? I bez sens. Czekajcie. A nie, dobra, na tym backpacku musimy to zebrać, nieważne. Generalnie, słuchajcie, nie mogę się też doczekać chwili, jak będziemy już tutaj mieli jakieś traktory i tak dalej, jak ta nasza tutaj farma, to życie tutaj naprawdę się jakoś rozwinie. Póki co sobie na spokojnie zbieramy. Jak widzicie, tutaj cash już mamy coraz więcej, też coraz mniej brakuje nam, żeby odblokować tę krainę. Tego się bardzo cieszę swoją drogą. Dobra, plus 10 cashu zarobione. Okej, mamy complete. Jeśli chodzi o questiora, idziemy go oddać. Moglibyśmy dostać więcej kasy. O, plus 50, to już są fajniejsze liczby. Plus 50 i znowu plus 50 z tego domku. Ej, to już jest naprawdę fajna sprawa, bo niedługo będziemy mieli lepszy plecak. A lepszy plecak to oznacza też, że nie będziemy musieli się tak co chwilę cofać. To jest też bardzo przydatne. Dobra. Tutaj w ogóle też nie mogę doczekać tych petów, słuchajcie, będziemy mogli mieć 4 pety. Na pewno w pewien sposób one również nam, wiecie, jakby przyspieszą ten cały proces zbierania i ulepszania naszej farmy. 10 na 50 ze wszystkiego. Jestem ciekawy, ile dostaniemy za tego questa. Mega, mega ciekawy. Jeszcze dokładnie, żeby wam nie skłamać, poza tym kursem jeszcze dwa. I będziemy mogli mieć lepszy backpack w końcu.
końcu będziemy mogli mieć lepszy backpack. A ja tymczasem, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zachęcam was oczywiście, żebyście napisali w komentarzach, gdzie wy na wakacje pojechaliście, albo gdzie będziecie jechać. Czy może ktoś z was też na wieś pojechał, to mnie bardzo tak ciekawi. Dobra, tymczasem mamy fulla. Myślę, że mogę tutaj iść i oddać tam właśnie nasze tutaj zdobycze. Ser, dobra, sprzedałem to. Plus 10 cashu zarobiliśmy. Ejku, nie z tej farmy, no nic nie ważne. O, i teraz sobie właśnie zakupimy nowy backpack, z tego co widzę i z tego co dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem w zeznaniach. Okej. Okay. Mamy tutaj backpacki. O, 250, tak jest. Pojemność 25, jak najbardziej. Equip. No i elegancko. Teraz to będziemy tutaj, słuchajcie, kosili. I to dosłownie w pięknym tempie. Nie będziemy musieli się co chwilę wracać. I tutaj, jak widzicie, te liczby są coraz mniejsze. 649. Tyle brakuje jedynie. By właśnie tutaj odblokować kolejną krainę. Nie mogę się doczekać tej krainy z petami, naprawdę. Mam nadzieję, że to nastąpi bardzo, bardzo szybko. Dobra. Dodajemy. Idziemy po kolejnego questa, właśnie tego możemy oddać. Bardzo się opłaca robić questa. O ile w innych grach na Robloxie niezbyt się niekiedy opłaca robić questy, tak tutaj się naprawdę opłaca je robić. Ej, tutaj już oddajemy go od razu. Spoko. Pumpkin Rank. Okej. Musimy bodajże, żeby nie skłamać wam, po prostu zbierać sobie teraz tutaj kolejne nasze zboża i po prostu jak będziemy mieli wyższy rank, to nam zaliczy tego questa. Musimy mieć chyba 400 zebrane łącznie, tak mi się wydaje przynajmniej. Dajemy to. Szkoda, że właśnie nie mamy żadnych petów, wtedy by nam przelicznikiem może jakieś wzrosło. Jestem ciekawy, czy jest tutaj też trading. Nie, nie ma tradingu, a szkoda w sumie. Wielka szkoda, to oczywiście naszego questa odpalimy sobie na wierzchu, żeby był widoczny. Dobra, no i zbieramy sobie tutaj, jak widzicie. Elegancko. 25, dobra, backpack full. Jednak nie musi mieć 400, nie wiem co. Musimy mieć, mamy 3 na 4. Spoko. Tak się właśnie zastanawiam, co musimy zrobić tak właściwie. No nic. Może kupić lepszy sprzęt, to też miało sens, też byłoby to całkiem logiczne. Sprawdzimy sobie właśnie, ile kosztuje lepszy tutaj sprzęt do zbierania. Łopata 250. Będzie nam to zbierało, słuchajcie, 4. Więc nie jest źle. Dobra. My sobie za chwilę już zakupimy. Zbiorę tutaj ostatnie plony. Elegancko. Dobra. Mamy teraz growera już. I myślę, że możemy chyba sobie zakupić już teraz w tym momencie tę łopatę. Byłoby całkiem sensowne. Dobra, zakupiliśmy. Tutaj wzięliśmy sobie, założyliśmy to i zbieramy. Uwaga. Jest szybciej, jest różnica, jest zdecydowana różnica. Ja nie wiem, jak ten Bumpkin Rank podwyższyć, nie mam pojęcia zielonego. Może skipniemy tego questa. Nie wiem, czy to cokolwiek nas będzie kosztowało. O nie, to nas kosztuje 50 robuxów, to nie, to ja dziękuję. Jestem ciekawy też, ile kosztuje kolejny backpack, ale wydaje mi się, że bodajże 500. Sporo, zobaczcie, jakie ma kozackie pety. Myślę, że będziemy mieli też takie już niedługo. Dobra, tutaj zbieramy naszą łopatą kolejne rzeczy. Ile tutaj mamy? Mamy prawie pełen backpack, to nieźle. Widzicie też tą krainę? To już niedługo, słuchajcie. Już niedługo. Może nawet w kolejnym odcinku, jak się uda. Fajnie by było. Pumpkin Rank. Nie wiem, czy nie możemy... Właśnie nie wiem, kurczę, jak to się nabija, co trzeba zrobić. W ogóle mamy też achievementy. Achievementy. Daily Rewards. Jeżeli ktoś gra w tą gierkę, to pamiętajcie, żeby je oczywiście odbierać. Dobra, myślę, że sobie, słuchajcie, zbieram już na kolejnym odcineczku tutaj. Z tego co widzę, to są tutaj już całkiem fajne, fajne rzeczy, żeby tutaj naszą farmę. O, mamy bumpkin. Czekajcie, czy my w tym momencie nie skończyliśmy questa? Tak jest. Dobra, nieźle. Ciekawi, ile dostaniemy. Idę oddać to.
Ile dostaliśmy? Plus 100 znowu. O nie, plus, ojejku, 500 zebrać, aż to jest naprawdę całkiem sporo. My tych 500 nie nazbieramy na tym odcinku, myślę, że jeszcze sobie zrobimy z dwa kursy. Tak, żeby właśnie troszeczkę przeoszczędzić. Za tego questa powinno być naprawdę sporo, bo to jest dość taki, bym powiedział, obszerny. 500 aż zebrać. W ogóle nie wiem czemu, ale ta gra przypomina mi bardzo pszczółki, czyli właśnie Beastworm Simulator. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś mi się strasznie kojarzy z tym. Mamy, słuchajcie, ile my tutaj mamy? 25, już mamy fulla, spoko. Backpack full. Wydajemy to, co mamy, plus 25 cashu. Spoko, jak najbardziej. Ja tam jestem zadowolony z takiego obrotu spraw. Co my tu mamy? 24, 25 na 25, backpack full. Idę znowu to oddać. Czemu by nie? Dobra. Miałem zrobić dwa kursy, to się rozpędziłem dosłownie. Teraz jak widzicie, idzie mega, mega sprawnie. W sumie opłaca się zbierać przy tych tutaj, jeżeli nie macie innych questów, właśnie bliżej tutaj naszego dawcy. Tylko jeszcze na szybkości zobaczymy, gdzie tym razem nasz tutaj złoty owocek dropnie. Fajnie byłoby, jakbyśmy go zgarnęli, ale może być ciężko. Ten tutaj dropnął. O, tu jest. Ej, będę pierwszy. Jest, zgarnąłem go. Dostaliśmy 5 tokenów chyba tylko. Nie, wydaje mi się, że bieda z tego wyleciała, tak szczerze mówiąc. Nie chcę hejtować, ale wydaje mi się, że bieda wyleciała. I tym akcentem, słuchajcie, myślę, że sobie zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że się wam miło oglądało. A zachęcam was do innych materiałów w Życie na Wsi. Ja tymczasem z wami się żegnam. Trzymajcie się, hej.